Dwie formacje radnych jeszcze przed sesją głośno wyrażały swoje wątpliwości co do zawartości strategii rozwoju Suwałk na najbliższe 10 lat. W efekcie ich krytycznych opinii w treści strategii prezydent wprowadził dzisiaj podczas sesji kilka drobnych redakcyjnych poprawek, które zostały dość dobrze przyjęte przez klub PiS i radnego Sławomira Sieczkowskiego reprezentującego mieszkańców Suwałk. Mimo to opozycyjni radni podczas sesyjnej dyskusji ocenili strategię rozwoju miasta przez najbliższą dekadę jako zbyt ogólną. Można to obrazowo porównać do wyborów Miss. Każda z kandydatek mówi, że chce pokoju na świecie i dbałości o środowisko naturalne, mówił Sławomir Sieczkowski. Wytknął też, że w wystąpieniu prezydenta miasta mowa o szerokich konsultacjach społecznych, a na komisjach słyszał, że zainteresowanie społeczne konsultacjami było znikome. Wcześniej Sieczkowski zwracał uwagę, że w strategii uzależnia się rozwój miasta od krajowych inwestycji drogowych, dotyka się niepotrzebnie wschodniej polityki rządu czy polityki ekonomicznej kraju. Powody takiego podejścia do strategii wyjaśniali profesorowie Dziemianowicz i Sztacheta. Od zakończenia inwestycji liniowych zależy perspektywa rozwoju miasta, bo wraz z tymi ciągami komunikacyjnymi rosną szanse gospodarcze Suwałk. Dla naukowców tworzących dokument ta zależność i kilka innych były oczywiste. Jak wyjaśnił prezydent miasta, wspomniany w dokumencie brak polityki wschodniej rządu nie jest zarzutem, lecz informacją, że samorząd suwalski po prostu takiej wiedzy nie ma i nie może jej w tych okolicznościach uwzględnić w planach rozwoju sięgających najbliższego dziesięciolecia. Jacek Juszkiewicz w swych rozważaniach wskazywał, że brakuje mu w strategii konkretów. Jakie będą Suwałki w 2030 roku, nie wiemy, mówił. Odpowiadał mu profesor Dziemianowicz, mówiąc, że przygotowany dokument jest dziełem strategicznym, a nie operacyjnym. Przedstawiciel klubu Łączą Nas Suwałki, radny Wojciech Pająk, podniósł natomiast, że to nie pierwsza strategia, którą przygotowywano pod kierunkiem tych samych doświadczonych specjalistów, a później z powodzeniem realizowano. Na koniec dyskusji armaty wytoczył Czesław Renkiewicz. Wśród osób, które współtworzyły ten dokument są dziś dzisiejsi krytycy strategii, Jacek Roszkowski, Sławomir Sieczkowski i inni, mówił. Dzisiaj słyszę zapowiedź, nie poprę. Był czas na dyskusję, uwagi, propozycje i zmiany przed dzisiejszym posiedzeniem Rady. Trwał półtora roku. Dlaczego nie podnosiliście tego wówczas? Może przy deklarowanym braku waszego poparcia powinniśmy wykreślić wasze nazwiska z listy współtwórców strategii? Rozważał Renkiewicz i przypominał. To nie jest plan wykonawczy, to dokument wskazujący kierunki. Ostatecznie po gorącej dyskusji za przyjęciem uchwały akceptującej strategię zagłosowało 16 radnych. Wstrzymało się 7, cały klub Prawa i Sprawiedliwości. Nie było ani jednego głosu przeciwko przyjęciu tego dokumentu.